Dobra, pierwsze co? Oczywiście ściągamy wariator. Mój sposób jest już od 2007 roku, jak mam skuter. Wkładam sobie kluczyk tu. Zapieram. Nigdy jeszcze tak wału nie skrzywiłem, aczkolwiek ludzie tak gadają. Odkręcam. Proste. Jak drut. Ściągamy. Dawno nie ściągałem go. Troszkę przerdzewiał, ale mało istotne. Naciskamy, żeby łatwiej było ściągnąć. Mamy wariator wyjęty. Widzę, że mi zaczęło ładnie cieknąć z uszczelniacza wału. No i co? Mamy wariator, tak? I jak pęknie pasek, to tu osłona może się cofnąć, po czym odkładamy. Rolki mogą się wysypać z tych miejsc. No powiedzmy tak na przykład, no, powypadają, tak? Powypadają, później ta osłona jest... Dobra, nieważne tam, że tam spadło. Daleko i pasek nie zejdzie niżej. Proste. Jak to złożyć, tak? Rozbieramy cały wariator. Moment, nie pali się. No, pogubię jeszcze sobie ślizgi. Nie ma to jak swojska robota. No. Teraz tak, mamy wariator, mamy 6 rolek, wiadomo o co chodzi. Dobra, jak złożyć wariator, tak? Prosta sprawa, wkładamy roleczki po kolei, jakie tam wam pasuje wagowo, wkładamy wszystkie na miejsce. Potem wkładamy osłonę. Pamiętajcie o ślizgaczach. Bardzo ważna rzecz. Jeśli ich nie będzie, moment się wyryje w wariatorze. Dziura na... Zakładamy wszystkie trzy. Rolki mamy włożone, tak jak widać. Są, są. Pamiętajcie, mówię, żeby nie zgubić ślizgów. Zakładamy. Siedzi, siedzi, rolki w środku. Trzymamy, żeby nam nie wypadło. Wkładamy teraz tuleje. Cyk. I... No i tak jak rozkręcałem, tak samo składamy, tak? Wkładamy pasek. Przeciw talerz wariatora. Skręcamy i to wsio. Proste. Pozdro. Filmik nagrał Stalewiak. Pomagał nikt. Stalewiak. Złoży to Stalewiak. Pozdro i zapraszam na forum motoskutery.pl. skuterypółnoc.pl. Nara. A jeszcze jedno, żeby nie było, że nie wymieniłem uszczelniacza. Jak widać, nówka Funkel. Wał, luzów nadal nie ma. No i zobaczymy, ile tam pociągnę jeszcze tym trupozaurem. Nara.